Dzień dobry. Oglądasz Umiem, bo rozumiem. Język polski. Zapraszam na odcinek 16, a w nim imię słowy jako nieosobowe formy czasownika. Zaczynamy od przykładu. Spójrz u góry, pierwsze zdanie. Irytują go rozmawiający głośno ludzie. Grubszą czcionką zaznaczyłam słowo rozmawiający. Zastanówmy się, od jakiego wyrazu to słowo pochodzi i jak ono zachowuje się w tym zdaniu. Spójrz tutaj. Rozmawiający to wyraz, który pochodzi od czasownika, od wyrazu rozmawiać. Ale przecież nie zadasz do tego słowa pytania czasownika, co robić, co robią, co robi. Bardziej pasuje tutaj pytanie przymiotnika. Jaki człowiek? Rozmawiający. Jacy ludzie? Rozmawiający. O takim wyrazie, który pochodzi od czasownika, ale zachowuje się jak przymiotnik, powiemy, że jest to imię słów przymiotnikowe. Przykład drugi. Czekając w kolejce, nerwowo spoglądał na zegarek. Grubsza czcionka, słowo czekając. Dokonajmy podobnej analizy jak przed chwilką. Wyraz czekając też pochodzi od czasownika. Tym razem od czasownika czekać. Ale znowu nie zadasz do niego pytania czasownika, co robić, czekać, co robią, czekają. Zwróć uwagę, że to słowo w jakiejkolwiek konfiguracji w zdaniu by nie wystąpiło, ono nie zmieni swojej formy, a zatem jest to wyraz nieodmienny. O takim wyrazie, który pochodzi od czasownika, ale jest nieodmienny, powiemy, że jest to imię słów przysłówkowy. Idziemy dalej. Pora na kwestie szczegółowe. Otóż imię słowy przymiotnikowe, podobnie zresztą jak imię słowy przysłówkowe, dzielą się na dwie grupy. Zacznijmy od omówienia typów imię słowów przymiotnikowych. Otóż mamy coś takiego jak imię słowy przymiotnikowe czynne. One mają charakterystyczne zakończenia. Tutaj je podałam. Oncy, onca, once. Zaraz zobaczymy konkretne przykłady. Będzie wtedy łatwiej. Druga grupa imię słowów przymiotnikowych to imię słowy przymiotnikowe bierne. One także mają charakterystyczne zakończenia. Tutaj podałam ony, ny, ty. Teraz przykłady. Lewa strona imię słowy przymiotnikowe czynne. Mamy pierwsze zdanie. Śpiący mężczyźni głośno chrapali. Grubsza czcionka zaznaczyłam słówko śpiący. Zwróć uwagę, że tu masz wyraz, który pochodzi od czasownika, co robić? Spać. Ale do wyrazu śpiący pasuje pytanie przymiotnika. Jacy mężczyźni? Śpiący. A zatem masz do czynienia z imię słowem przymiotnikowym czynnym. Przykład drugi, tu też przykład imię słowu przymiotnikowego czynnego. Bohaterką tego utworu jest śpiąca królewna. Znowu, śpiąca, wyraz, który pochodzi od czasownika spać, ale zadasz tu pytanie przymiotnika. Jaka królewna? Śpiąca, czyli imię słów przymiotnikowy czynny. Przykład trzeci, po długiej podróży dziecko było już śpiące. Słowo znowu pochodzi od czasownika spać, tym razem charakterystyczne zakończenie once. Zadasz pytanie przymiotnika. Jakie dziecko? Śpiące. A zatem ten wyraz, ostatni w tym zdaniu, to przykład imię słowu przymiotnikowego czynnego. Prawa strona, trzy przykłady imię słowów przymiotnikowych biernych. Pierwsze wypowiedzenie. Znaleziony portfel jest do odbioru w recepcji. Wyraz znaleziony to słowo, które pochodzi od czasownika. Znaleźć. Ma charakterystyczne zakończenie. Ony. A zatem o takim wyrazie powiemy, że to imię słów przymiotnikowy bierny. Jaki portfel? Znaleziony. Pasuje do niego pytanie przymiotnika, a zatem imię słów przymiotnikowy. Drugi przykład. Zapytany o drogę nie odpowiedział. Mamy podkreślone czy zaznaczone grubszą czcionką słowo zapytany. Wyraz pochodzi od czasownika zapytać, ale zachowuje się jak przymiotnik. No bo jaki człowiek?
Zapytany o drogę nie odpowiedział. A zatem mamy przykład imię słowu przymiotnikowego. Charakterystyczne zakończenie -ny, a zatem to imię słów przymiotnikowy bierny. Przykład trzeci. Ten samochód był z pewnością bity. Zmora kupujących. Zwróć uwagę, słowo bity pochodzi od czasownika bić, ma charakterystyczne zakończenie -ty, pasuje do tego wyrazu przecież pytanie przymiotnika. Jaki samochód? Bity. Bity samochód. A zatem to słowo ostatnie w tym zdaniu to przykład imię słowu przymiotnikowego biernego. Teraz uwaga, od jakich wyrazów, od jakich czasowników możemy tworzyć te imię słowy przymiotnikowe? Otóż imię słowo przymiotnikowe czynne tworzy się wyłącznie od czasowników niedokonanych. Przypomnę Tobie szybko, że czasowniki niedokonane oznaczają taką czynność, która się jeszcze nie skończyła. A zatem spójrz, tutaj masz pierwszy przykład. Czytać. Można coś czytać, 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 no a książki można nie przeczytać. A zatem od wyrazu czytać, czyli od czasownika niedokonanego, mogę utworzyć imię słów przymiotnikowy czynny, czyli ten, który kończy się na -ący, -ąca, -ące. No i tu masz przykłady. Czytający, czytająca, czytające. Forma dokonana tego czasownika przeczytać, czyli zakończyć proces czytania. I zwróć uwagę, że tutaj nie utworzymy takiego imię słowu przymiotnikowego czynnego. Nie mamy słowa przeczytający, przeczytająca i przeczytające. Tak? Takiego słowa nie utworzymy. A zatem tutaj zaznaczyłam, że od słowa przeczytać imię słów nie powstanie. Tutaj masz zaznaczone. Nie ma takiego słówka. Imię słowo przymiotnikowe bierne z kolei tworzy się od czasowników niedokonanych, czyli tych, które oznaczają czynność trwającą, niezakończoną, ale także od czasowników dokonanych. I tu mamy przykłady. Znowu czasownik ten sam. Czytać. Możemy stworzyć imię słów przymiotnikowy bierny. No, masz przykłady. Czytany, czytana, czytane. Ale od słowa dokonanego też taki imię słów możesz utworzyć. I tu mamy czasownik przeczytać. Czynność została już zakończona. I tworzymy imię słów przymiotnikowy bierny. Przeczytany, przeczytana, przeczytane. Idziemy do imię słowów przysłówkowych. Tak jak powiedziałam, zarówno te przymiotnikowe, jak i przysłówkowe, one dzielą się na takie dwie mniejsze podgrupy. Imię słowy przysłówkowe dzielą się na imię słowy przysłówkowe współczesne i tutaj masz tylko i wyłącznie jedno zakończenie – -ąc oraz imię słowy przysłówkowe uprzednie. I tutaj mamy dwa zakończenia – -łszy i -wszy. Patrzymy na przykłady, bo na przykładzie zawsze najłatwiej się nauczyć. Przykłady imię słowów przysłówkowych współczesnych. Mamy pierwsze wypowiedzenie. Słuchając muzyki, gotowała obiad. Tutaj masz słowo słuchając. Wyraz pochodzi od czasownika słuchać, ale w zdaniu nie zmieni swojej formy, a zatem nie jest to czasownik. To będzie nieosobowa forma czasownika, a zatem imię słów przysłówkowy współczesny. Charakterystyczne zakończenie -ąc. Drugi przykład. Szedł przez las, gwiżdżąc cicho. Mamy słowo zakończone charakterystycznie -ąc i ten wyraz także jest nieodmienny, a zatem to imię słów przysłówkowy współczesny. Przykład ostatni. Prowadząc auto, rozmawiał z pasażerem. Wyraz pierwszy, ten pogrubiony, prowadząc, pochodzi od czasownika, co robić, prowadzić. Ma charakterystyczne zakończenie -ąc. W zdaniu nie zmieni swojej formy, bo jest to wyraz nieodmienny. A zatem powiemy o nim, że to imię słów przysłówkowy współczesny. Prawa strona, tu mamy przykłady imię słowów przysłówkowych uprzednich, a zatem tych, które kończą się na -szy i -wszy. Przykład pierwszy. Znalazłszy portfel, zaniósł go na policję. Masz słowo znalazłszy. Wyraz ten pochodzi od czasownika, co robić, znaleźć. Ma charakterystyczne zakończenie -szy i w jakiejkolwiek konfiguracji byśmy go nie użyli w zdaniu, ono nie zmieni swojej postaci. To słowo
jest nieodmienne, a zatem to przykład imiesłowu przysłówkowego uprzedniego. Drugie wypowiedzenie, powiedziawszy to, odczuł ulgę. Słowo powiedziawszy pochodzi od czasownika powiedzieć, jest zakończone charakterystycznie na wszy i znowu jest to wyraz nieodmienny, ponieważ w jakiejkolwiek konfiguracji byśmy go w zdaniu nie użyli, ono nie zmieni swojej postaci. A zatem to przykład imiesłowu przysłówkowego uprzedniego. Kolejna uwaga, od jakich czasowników możemy utworzyć imiesłowy przysłówkowe współczesne, a od jakich imiesłowy przysłówkowe uprzednie? Otóż imiesłowy przysłówkowe współczesne tworzy się wyłącznie od czasowników niedokonanych. Przykład ten, którym posługiwaliśmy się poprzednio, czasownik czytać, oznacza czynność trwającą, czynność niezakończoną i możemy od niego utworzyć imiesłów przysłówkowy współczesny, czytając. Natomiast od czasownika dokonanego, przeczytać, ja już nie mogę utworzyć takiego imiesłowu. Nie ma wyrazu przeczytając. Tylko i wyłącznie od czasownika niedokonanego, czytać, czytając. Inaczej sprawa wygląda w przypadku imiesłowów przysłówkowych uprzednich. Otóż tworzy się je od czasowników dokonanych. I przykład znowu ten sam, czytać. Przypomnę, to jest czasownik niedokonany, a zatem imiesłowu przysłówkowego uprzedniego nie utworzymy. Nie ma wyrazu czytałszy albo czytawszy. Mamy tylko i wyłącznie od formy dokonanej, czyli przeczytać, przeczytawszy. Na koniec jeszcze kwestia ortograficzna. Otóż jak zapisujemy przeczenie, partykułę nie z imię słowami? Zasada tak naprawdę jest banalnie prosta. Przypomnij sobie, jak piszemy przeczenie nie z przymiotnikiem, a jak piszemy przeczenie nie z przysłówkiem. Podobnie będzie w przypadku imiesłowów przymiotnikowych. Otóż z nimi przeczenie nie będzie pisane łącznie. Na przykład niepalący, niemający, nieotwarty, niezawiązany. Przy okazji tego pierwszego przykładu niepalący, zwróć uwagę, gdy jedziesz na przykład pociągiem, ile razy jest jakiś komunikat na oknie czy na drzwiach przyklejony, że jest to przedział dla niepalących. Najczęściej jest pisane to słowo z błędem. Powinno być łącznie. Jeżeli chodzi o pisownię przeczenia nie z imiesłowami przysłówkowymi, to tutaj nas obowiązuje taka zasada, że partykułę nie piszemy osobno, pisownia oddzielna. Mamy nie myśląc, nie chcąc, nie zapisawszy, nie zjadłszy. Na koniec jeszcze raz w postaci schematu zbieram te wszystkie imiesłowy, tak żebyś mógł usystematyzować tutaj zdobytą wiedzę. Imiesłowy dzielą się na dwie duże kategorie, przymiotnikowe, przysłówkowe, a te z kolei możemy podzielić na podkategorie. Imiesłowy przymiotnikowe czynne, imiesłowy przymiotnikowe bierne, imiesłowy przysłówkowe współczesne i imiesłowy przysłówkowe uprzednie. To na dziś wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek Umiem, bo rozumiem. Do usłyszenia, do zobaczenia.